No, cześć, ja jestem Ulika i dzisiaj zapraszam na recenzję nowego trzypaku od Kobi, czyli Żołnierzy z września 39. Potrzebuję dalej. O, piękny zestawik. To się zaraz widzimy. Zaczniemy sobie od pudełka. Na przodzie widzimy trójkę żołnierzy polskich i konia. Same, jak zwykle, pokazane są inne trzy paki. Na przykład mamy tutaj nowy D-Day. Jeszcze go akurat w sprzedaży nie ma, ale naprawdę fajny. Pozostałe. Tutaj mamy mniej więcej taką samą okładkę, co przodzie. Informacje różne. Kobi Factory S.A. na przykład. I figurka żołnierza. To otwieram. Wjeżdżamy do Berlina. Nasza kompania silna. Nie damy się zatrzymać. Witam po przerwie krótkiej. No. Pierwsze, co się tutaj ukazuje, to figurka konia. Fajnie wykonane naprawdę. I dwa woreczki z żołnierzami. To ja otworzę teraz. Mamy części. Drugi worek. Okay. O. No to złożę figurki. Będzie teraz szybkie będzie podsumowanko. Na początku muszę wybrać nosy do figurek i zaraz się widzimy. No, wszystko już złożone. Mogę go teraz ocenić. Tak, z 10 na 10 niech będzie. Figurka konia naprawdę tutaj robi robotę. Opłaca się go kupić, zwłaszcza na tą właśnie figurkę konia. Polską flagę, której nie ma w sprzedaży. No i na same figurki także. One są przepiękne. Mogę porównać je do starych figurek z września 39, których mam bardzo dużo. No. Już jestem. Po prawej widzimy nowy trzypak, po lewej stronie stary. Zabrałem te figurki ze starego. Podstawek już nie szukałem do nich innych pobocznych części. Po prostu figurki i broń do nich. Tak szczerze mówiąc, opłacałoby się bardziej kupić ten trzypak. Mam figurkę konia i polską flagę, których przed nim nie było. Jeszcze jedna informacja. Gdyby był ten trzypak na sklepie Kobi, to bym go ze sklepu Kobi kupił. Niestety teraz musiałem z Allegro zamawiać. Jeszcze się będę starał o kupno takiego jednego, nowego. Bo wiem, że są po prostu osoby, które kupują ich po sztuk 20. Tak już nawet Kobi przewidywało, że będą mogły nakupowane po prostu hurtowo. Oj, zapraszam na grupę Kobi Fans. To są naprawdę fajne rzeczy. Można tam zobaczyć także moje moce, jak czasem coś zrobię. No i co? No to chyba na tyle w tej recenzji. No to... Pa!